Halo, halo, kolejny odcinek, znowu enkodowanie przeciążone. Słuchajcie, chyba wypadałoby to naprawić. Nie wiem, co jest powodem tego, słuchajcie. W sumie odpaliłem teraz kurwa niepotrzebnie. No, jakie zużycie procesora nie jest największe przy tej grze, więc nie mam pojęcia. Karta graficzna jest na 100%, ale ona jest zawsze, słuchajcie, na 100%. Nieważne, czy bym grał w Minecrafta, czy kurwa w Wiedźmina 3 na najwyższych. Co my mamy zrobić? Hello. It's me. Oh, na, 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 na. Ej, co ja mam zrobić? Come on. Jest zbugowane chyba. No tu mam autko, że wejść mogę, tak? Czy coś? No świetna, fajną masz latarkę, kurwa. Ej, mamy 500 złomu? Nie, chuja tam mamy. Dobra, ktoś mi wytłumaczy, co ja mam tu. Aha, cześć, stop. Wait. Jakoś gdzieś ty. A nie, no tu był kwasi, nie? Na dole, kurwa. Tu Magnum Opus. Dlatego pojęcia nie mam. No, wyjść nie mogę. Autko się zbugowało. Ej, jebnijmy sobie szybkiej podróży nie mogę. No nie wiem. Dobra, to nie wiem, sobie kurwa obczaję, co mogę zbudować, bo to jest jakaś farma czerwi. Czerwi? No, to nie mogę. A śledź na mapie, ja myślę, że ja to mogę zbudować, kuźwa. Dobra, tu są wszyscy chorzy i ciągle słyszę. Kurwa, jak tu chyba każdy w tej grze umiera, ja pierdolę. Tylko ten Max, taki kozak. No nie wiem, no zabłądziłem generalnie chyba. Coś chyba poszło nie tak, ty. Dobra, już wiem. No, trochę się wkurwię, jak mi podbijać autko. Co ty na mnie łapy, śmieciu? Dużo mnie zaatakowałeś, śmieciu. Pewnie, najebać mu. Dobrze, Maksiu, pierdolnij jeszcze tam dwa razy na mordę. No jak Max Kozak tam. Nie. Ja już się bałem, że będę musiał wybierać w tym momencie. Serio, to brzmiało jak Max musi wybrać pomiędzy czy jedzie po ten samochód, czy zostaje z nim i tak się kończy gra. Nie wiem, czy to koniec gry, ale powoli się pewnie zbliżamy okradkiem. Max chyba oplutet. Znaczy. No i tak po. Chyba ja mam misję za sobą gdzieś. No to szybka podróż, no nie będę dygał, kurwa, pół mapy przez pół godziny. Słuchajcie, ale naprawdę się trochę. Naprawdę się zmartwiłem, że. No kurwa, zabrał, bo się. Max. Ja myślę, że. Dlaczego mi napierdala misję tam? Co skłoniło cię do tej decyzji? Ja myślę, że. Kurde, no nie, no ten garbus nie chciał, kurde, ten. Ale to dyga, ty!
To jest dopiero zwrotne, kurwa. A to w pościsk wpada łatwiutko. Wiecie, ja wiem, że ten ziomuś po prostu bał się, że zniszczymy jego furę, choć... No to jest w sumie jego fura, nie? W sensie... Znaczy uratowaliśmy, darowaliśmy mu życie, nie? I psu też. Ale to jego fura. Come on, co jest? Nie no, Maksiu, co ty, w chuja lecisz? Biegajmy tu, może dostaniemy jakieś info o tym. Ta, patrzę na tego, czyli pewnie dostaniemy info o tym statku. Jakieś ptaki są. W ogóle nie widzieliśmy żadnego ptaka chyba, jakiś, że ten... And his underling, the stank gun. You wanna die? Go right in. No nie, że kwa... Nie. No nie wiem, że kwasi jakąś umowę tam z Kortusem, albo oddam nam nasze autko. Ale byś się wkurwił, nie? Nie no, kwasi, ziomuś. Kurde, lubiłem tą postać, ty no weź. Nie leć w chuje. A ty, Maksik, naucz się prowadzić. O, jak myśmy tu dawno nie byli, panie. Uju, znaczy, Chum Bucket. Ej, jest nasza magnum opus, który wygląda inaczej? O... O, niedobrze. Niedobrze, nie fajnie. No pewnie, że tak zrobiłem właśnie. To fajnie. Kurde, szkoda czemu kiedy. Gdzieś mi tak smutno jest. Czemu sobie malujesz, kurwa, paznokcie? Pedale, ale oczy ma dojebane. To spróbuj, śmieciu. Co ty tam robisz? O, czyli coś całkiem... Ej, a może weźmy auto i spierdalajmy? Znaczy, w sensie, że go przejedziemy, czy coś. Ej, klikłem kontra była, kontra poszła. Ty z gniłozą w chuje lecisz. Dobra, weź mi tych twoich śmieci, bo mnie derwą. Trzeba go bić cały czas. Ale ładne robi. Kontra poszła! Kurwa mnie to. No chodź. Nie, nie, bardzo niedobrze. To. Mordo, bo ja mam pomysł, pa. A jebany dzik. Nika, tak? No, troszeczkę czekałem na to zgniło ząb w śmieciu. O Jezus. To zdecydowanie, stwierdzę, musiało... Oj, boleć. Zapomniałem, że na tym, na... Możemy ich bić. O, mu Maksik przypierdoliłeś, ty. Dobra, no to trochę zgniłozą nam se pewnie umrze, czy coś. Co ty tam w chuje lecisz, ściany bijesz. No, bo ściany bijesz.
Maciuś, co ty robisz? Dobra tam, chodź tu. Ej, no nie miałeś się schować, ty. Dobra, i tak zginiesz. Fajny rzut, mordo. Fajnie się bawisz. Czadersko, tak powiem, powiedziałbym. Młodzieżowo. Czekaj, mam przeładowaną? O, to patrzcie. A, kurde, mogę mu unik zrobić. Ale możemy go... A, jebany, on zawsze te uniki robi, tak? Uj. Ale chyba poszło... Poszedł blok, tak mi się wydaje. Dobra, no i tyle by było, zgniło zęba. O nie, dźwięk jest spóźniony, ale to nie u mnie. Zajebiemy mu to, nie? Tak czadersko. Maxik. Haha, no i elegancko, dobra, dygamy, bo nam kobietę zabije. No trochę zjebałeś, bo to wszystko przez ciebie, kutasie. Gdzie ja mam dygać, ty? Coś mi powie? Nie wiem, czy ja dobrze dygam, halo. Ale... Nie mam pojęcia. Chyba źle. Chcesz to smażyciela? A czemu nie mogę szybkiej podróży tu? Pewnie, żeby nie było, że nagle... Żebym sobie pojeździł, bo czekałem nas jakieś super atrakcje. W ogóle ta myszka jaka jest, ona przyczepna. Fajna broda. Patrzcie, to mogę... Ja ją tak bierę z automatu, z tego. Ona się po prostu lepi do dłoni, wiecie o co chodzi. To jest mega spoko do gry w CS-a czy coś. A w sumie tego nie robiłem, ja tak nie trzymałem tego bokami, żeby mocno trzymać tą myszkę i móc ją podnosić. Jak tak na lekutko robiłem. Jakby tak właśnie tak trzymać, to ej, sztos! Odkrył jeden łatwy sposób, jak zabijać CS-ie, no. To może być dobre. No, to może być kozak, fuj. Dobra, dygajmy, wczujmy się w moment. Chyba, że będzie ludzi, to... Jest złą? Masz... Ej! Jak gdzie idziemy, kurwa? Zabić Skortusa znowu. Dobra, będziemy go... Tak, właśnie tu jedziemy. Jaki święty. Trochę nie zaczekałem, aż minie. No co ty, kurwa? Jezus Maria. Myślałem, że ten ziomuś ma w głowie, kurwa, wbitą tą i tak leży, jak Jezus. Ona nie żyje? O nie, ona nie żyje, lol. Nie żyje? On nie żyje. O nie, on też nie żyje. Nie mówcie, że tak się gra skończy. Dobrze, sen. Sen? Prawda, że sen? To był sen.
Prawda, że to był sen, nie? Znaczy, wyobrażenie sobie. To jest. To nie był sen? Nie żyję. Słuchajcie, powiem wam szczerze. To jest pierwszy moment w życiu. To jest pierwszy moment w życiu, kiedy naprawdę się wzruszyłem i tym przejąłem, słuchajcie. Mamy nowy wpis o na przykład nadziei. Whatever it takes to keep my glory alive. I will have his blood. Słuchajcie, no jest mi smutno bardzo. Wiecie, czułem się w grę. To mi zdecydowanie trzeba przyznać, słuchajcie. But where is he? Nobody knows where he goes. Only his war boys know his patterns, his zigzags and desperate unholy movementations. The blood bag upside down in the organic mechanics. He called himself Scap. Was a war boy, he said. Was with Scrotus. He said so. Oh, he'll know. Yeah, he'll know. And he will tell me. A więc mamy misja fabularna, Czarne Miasto, ale to w kolejnym... My jesteśmy poza mapą? Jesteśmy poza mapą, słuchajcie. I tak wygląda rzeczy dnia poza mapą. Tyle. W dzisiejszym odcinku widzimy się już w kolejnym, bo widzimy się oczywiście codziennie. Niestety takim smutnym akcentem kończymy. No tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Trochę... Zostawię przemyślenia na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, bo odcinek jest jutro o 18:00. Trzymajcie się, hej.